Dzisiaj rozpoczynam cykl komentarzy poświęconych analizie artykułów, które przez ponad rok zamieszczane były na anonimowym profilu Kazimierz komentuje. Jak już sygnalizowałem, profil czy stronę tą redagowały pan Paweł Grabczak i pani Agnieszka Świderska. Osoby znane, publiczne, należą do zaplecza politycznego burmistrza. Paweł wręcz jest jego prawą ręką, przynajmniej był w 19 roku, w 2019. To jest już historia, natomiast wpływ tych osób i tego, co za pośrednictwem tego portalu chciał przekazać burmistrz, bo tego się nie da oddzielić, ponieważ tak działa lokalna koteria, lokalny układ osób powiązanych biznesowo, towarzysko i emocjonalnie. Pierwszy raz dowiedziałem się, że osobami, które redagują ten profil, dowiedziałem się od radnej Ewy Wolnej. Kiedy to 21 sierpnia 2019 roku na wspólnym posiedzeniu komisji, to chyba była komisja budżetu prowadzona przez GUS, ale nie pamiętam, przed słynną sesją, gdzie byłem hejtowany. To również było wpisane w pewną strategię, ale o tym będę mówił w kolejnych odcinkach, ale chcę Państwu powiedzieć, w tym dniu ukazał się artykuł na profilu Kazimierz komentuje o działalności Bartnika Romana Wolnego. Wówczas chyba było przed komisją, tuż przed komisją albo w przerwie, nie pamiętam, Ewa Wolna wykonała telefon dziękując kobiecie. Nie wiem, czy to była pani Agnieszka, czy pan Paweł. Ja teraz nie będę wchodził, bo nie chcę być też posądzony o jakieś rzeczy, ale teraz jest modna niebinarność. Może ktoś emocjonalnie chce się utożsamiać z inną płcią, niż żeśmy przywykli, ale pierwszy raz dowiedziałem się, że redaktorami są osoby znane Ewie Wolnej. No i siedząca obok Ewy Magdalena Grabczak wyjawiła, że tym sławnym redaktorem, takim powszechnie lubianym i mającym niebywałe zdolności dziennikarskie, jest jej brat Paweł Grabczak. Brat oczywiście stryjeczny czy wujeczny, nieważne, ale wtedy to wszystko się wylało. Jeszcze Ewa pokazała mi artykuł na YouTubie, link do YouTuba, który był na tym z taką dumą. Ja się oczywiście cieszę, bo Roman bardzo dobre, naturalne miody ma. Sam czasami kupuję od niego, chociaż ze względów niezależnych ode mnie nie mogę za dużo tego produktu spożywać. Natomiast zachęcam do kupna, bo produkt wyśmienity. Ale już po tym wstępie przechodzimy do meritum. Od kilku dni otrzymuję mnóstwo telefonów na temat planu zagospodarowania przestrzennego i tego, co się dzieje, że ten plan nie jest uchwalony. W skrócie powiem, że plan nie jest uchwalony dlatego, że tego nie chce burmistrz Artur Pomianowski. A może nie on, a jego zaplecze. I właśnie dzisiaj o tym powiem. Co się działo i jakie metody stosowano, aby plan nie został uchwalony, albo żeby szykanować pewne osoby, które są
które z jakichś względów nie na rękę są, działalność ich nie jest na rękę burmistrzowi. Teraz, proszę Państwa, zaczniemy od jednej rzeczy. Dla przypomnienia powiem, to burmistrz zgodnie z ustawą, burmistrz przygotowuje projekt planu. Burmistrz. I kształt planu przyjmuje albo też nie Rada Miejska. Nigdy odwrotnie. Czasami zdarza się, że jak są radni nieprzekupni, to uda się wypracować jakieś wspólne stanowisko w interesie społecznym. Mówię tu o przekupności, czyli o jakichś wziątkach, jakichś obietnicach, jakichś posadach, jakichś populistycznych inwestycjach. Broń Boże, nie mam na myśli łapówek, żeby mnie tutaj tam znów, bo mam chyba ileś tam procesów, żebym po prostu nadążał stawiać się na te rozprawy. Więc tu wyjaśniam. Oczywiście żartuję sobie trochę, ale tak to wygląda. I to burmistrz decyduje, kto będzie miał działkę budowlaną, a kto nie. Tylko i wyłącznie. Oczywiście może się tak zdarzyć, że z jakichś względów instytucje uzgadniające mogą się przeciwstawić temu, ale to jest wyjątek. To jest dokładnie, zdarza się niebywale rzadko. Ale burmistrz ma jeszcze możliwości, że mimo, że instytucje nie chcą takiej formy zabudowy w danym miejscu, burmistrz może to olać, mówiąc tutaj kolokwialnie. I tak miała miejsce historia, i będę o tym mówił, bo to dotyczy pewnej inwestycji sąsiadującej ze mną, co się działo, o tym będę mówił. Dzisiaj skupiamy się na tym, co pojawiło się na stronie Kazimierz komentuje i dlaczego burmistrz za pośrednictwem tych swoich szczypiec, mówiąc tutaj też w pewnej przenośni, atakował działkę parafialną. Ukazało się w tej sprawie kilka artykułów, co najmniej jeden znikł. Zresztą mam na to dowód. W innym część wyrzuconych zdjęć było. Kilka artykułów po tym, jak prokuratura wszczęła śledztwo, znikło z tego profila. Ale nie wszystko. Ja sobie przytoczę Państwu, oczywiście pod filmem będą linki, będziecie i zamieszczę te artykuły, żebyście Państwo mogli się odnieść do nich, bo mi pewne rzeczy mogą umknąć z głowy, jak to burmistrz Godlewski mówi, mam swoje lata, co oczywiście jest faktem. I artykuł ukazał się 14 września 2019 roku. Na najbliższej sesji radni zajmą się zmianą planu, jeśli chodzi o działkę z parkingiem koło Świętej Anny. Zmiana tego terenu i plan wepchnięcia tam kolosa była tematem tabu. Na tym profilu tabu zostało przerwane, co wywołało obelgi pod naszym adresem ze strony kilku osób widzących wszystko z góry. Pewnie radni pozwolą na budowę tam obiektu sięgającego do 11 metrów. Ale dobrze, że mieszkańcy zobaczyli, jak byli traktowani w tej sprawie przez władze i elity. Dalej nie padła odpowiedź, dlaczego przewodnicząca samorządu mieszkańców, która o tej sprawie wiedziała od dawna, nie alarmowała. Dziwi to tym bardziej, że Romana Rupiewicz zwykła się wtrącać w różne sprawy, a jej metodą na istnienie jest ciągłe alarmowanie, blokowanie różnych spraw czy petycji. Jeszcze tam kilka zdań. Podobnej treści
podobnej treści komentarzy czy tych artykułów mikro pojawiło się kilka. Mowa jest, co chcą przepchnąć radni. I skąd Paweł Grabczak bądź Agnieszka Świdelska wiedzieli, że tam ma powstać kolos. Dzisiaj, wczoraj poprosiłem, żeby poinformować Państwo, poinformowany, bo jestem, wiem, że jestem obserwowany przez niektóre osoby, żeby z tym tematem, z tymi artykułami zapoznała się pani prezes Stowarzyszenia Świętej Anny. Chcę powiedzieć jedno. Dzięki naszemu proboszczowi w miejscu starej wikarówki powstaje przepiękny zespół architektoniczny, który będzie służył ludziom. I teraz, co się wydarzyło? Burmistrz zmienił zapisy dla tego terenu. Przy pomocy presji osób, i nic by się nie działo, żeby te osoby się upubliczniły, żeby te osoby publicznie powiedziały, co im się podoba, czy nie, oraz zabierały głos w innych sprawach. Otóż będę przedstawiał Państwu kolejne artykuły, które wręcz faworyzowane są inwestycje, jak na przykład inwestycja spółki Zana House. I oczywiście nie powstała nie dlatego, że ktoś im coś blokował, tylko dlatego, że instytucje stwierdziły, że są niezgodne z prawem zamierzonym. Więc teraz burmistrz w pewnym, przynajmniej w jednym z projektów, wykreślił dla tego terenu zapisy, które zobowiązywały w planie inwestora do odbudowy czy odtworzenia spichlerzy, w których mogą oczywiście powstać hotele. Mniejsza z tym, nie wnikamy, tylko chodzi o coś innego. Chodzi o to, że jeżeli ktoś chce zabierać głos w sprawach publicznych i ma na to olbrzymi wpływ, niech zabiera, ale niech publicznie się pojawi, przedstawi swoje argumenty, a nie na zasadzie insynuacji i domniemania jakichś powiązań. Jest tego mnóstwo. Sugeruje się nawet, że jakiś interes tu ludzie z gór mają w tym, żeby tam powstało. Oczywiście, ja mam w tym interes, bo coś powstanie dobrego. I to nie ludzie z gór blokują inwestycje, tylko lokalna sitwa powiązana towarzystwo biznesowo z sobą, która prowadzi interes taki, żeby mieszkańcy nie mogli się budować, nie mogli inwestować, a duże pieniądze, miliony były parkowane w Kazimierzu w inwestycjach. Między innymi Paweł Grabczak pisał skargi na mnie, które Państwu przeczytam. Nie mogę ich na razie zamieścić, bo dostałem z instytucji. I tam są pieczęcie i tak dalej. Natomiast w czasie, kiedy będę mógł upublicznić te donosy Grabczaka z prokuratury, zamieszczę je. Na razie nie mogę, bo jest jeszcze w toku śledztwa. Oczywiście Paweł Grabczak był tylko cynglem. I mam na to dowód, że ktoś podsunął mu do podpisu albo mu podyktował te donosy, ponieważ kompletnie nie zna się na planowaniu przestrzennym. Także uważam również, w mojej ocenie te artykuły były inspirowane nie przez panią Agnieszkę, nie przez pana Grabczaka, a osoby, które są blisko związane z panem burmistrzem. Nawet nie pan burmistrz, bo on też jest dyletantem w sprawie planu przestrzennego. Ktoś, kto ma w tym interes i padnie to nazwisko, ale jeszcze nie teraz.
Na dziś starczy, bo widzę, że już jest 14 minut mojego ględzenia dla niektórych. Także tego typu komentarze będę zamieszczał regularnie, żebyście Państwo wiedzieli, dlaczego nie ma planu, kto blokuje, żebyście mogli również pytać te osoby, jaki mają w tym interes. Na dziś dziękuję, zapraszam do słuchania i zapoznania się z materiałem.